Wielki wódz Francuzów i cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte, powiedział kiedyś, że do wojny i do prowadzenia wojny potrzeba tak naprawdę tylko trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze więcej pieniędzy. Obecnie na Ukrainie toczy się wojna, wojna naszego bratniego narodu i na wojnie tej walczą też nasi przyjaciele, nasi bracia, ukraińscy nacjonaliści. Wszyscy mamy świadomość, że wojna ta trwająca już 2 miesiące, przynosząca Ukrainie ogromny wysiłek finansowy, wojenny, przynosząca ogromne straty, wymaga również finansów. Nasi przyjaciele, którzy walczą na froncie, potrzebują broni, potrzebują urządzenia, kamizelek, hełmów, termowizji i szeregu innych elementów wyposażenia i sprzętu. W związku z tym mój dobry kolega, nasz dobry kolega i przyjaciel Miłosz Jezierski na portalu zrzutka.pl otworzył zrzutkę, na którą można wpłacać datki pieniężne na rzecz wyposażenia naszych przyjaciół i żołnierzy ukraińskich, którzy biją się nie tylko za wolność Ukrainy i niezależność jej, ale również biją się za nas i co do tego nie mamy najmniejszej wątpliwości. Dlatego też w imieniu swoim, w imieniu Stowarzyszenia Niklot, w imieniu miesięcznika Szturm, proszę wszystkich tych, którzy identyfikują się z nami, którzy popierają nas, którzy orientują się na to, co mówimy, piszemy i nagrywamy, o wpłacanie na zrzutkę, której adres będzie najprawdopodobniej na pewno w opisie i być może gdzieś tu się też pojawi na samym nagraniu, natomiast na pewno jest w opisie, o udostępnianie tego, przesyłanie swoim znajomym, bo liczy się naprawdę każda złotówka, a każda złotówka, którą teraz wpłacamy na wyposażenie i na pomoc naszym ukraińskim przyjaciołom jest złotówką, której być może nie będziemy musieli za kilka lat wpłacać na wyposażenie polskiej armii. Czy chciałbyś, Tomku, coś jeszcze dodać, zaprosić może? Trzeba pamiętać, że jest to także nasza wojna, ponieważ imperializm moskiewski zagraża także nam. I każdy moskiewski żołnierz zabity w tej wojnie to jest być może jednego żołnierza mniej w potencjalnej bitwie o Warszawę. Więc w naszym interesie jest, aby nasz południowo-wschodni sąsiad Ukraina utrzymał realnie swoją niepodległość i odparł agresję. I my, apelując o wsparcie tego rodzaju inicjatyw, myślimy także w kategoriach polskiego interesu narodowego. A że trwa właśnie rozpoczęta wczoraj bitwa o Donbas, która prawdopodobnie będzie decydującą operacją militarną tej wojny, to tym bardziej wszelkie wpłaty i wszelka pomoc jest wskazana, jest potrzebna, dlatego prosimy jeszcze raz wszystkich o te wpłaty i zakończę stwierdzeniem bardzo prostym. Lepiej, żeby z naszą pomocą Ukraińcy wygrali bitwę o Donbas, niż żebyśmy za kilka lat, tak jak powiedział dr Szczepański, musieli bić się o Warszawę. Pozdrawiamy naszych ukraińskich braci i sojuszników. Sława Ukrainie! Dobra.